Czyli wszystko było zależne od jednej partii? Nie było innego wyboru? No, tak to jest w systemach totalitarnych. Myśmy w tym systemie funkcjonowali. To jest system właściwy komunizmowi. Zresztą nie tylko, ale tutaj komunizmowi. Polegający na tym, że władza państwowa chciałaby, aby społeczeństwo myślało o rzeczywistości otaczającej tak, jak oni chcieliby. Czyli żeby społeczeństwo przyjęło za prawdziwy obraz, który oni kreowali, a który często był fałszywy. Co się musiało dziać w sercach szczecinian, kiedy milicja i wojsko miało preferencyjne ceny zakupu leków? Musiało być to bardzo frustrujące. Teraz też narzekamy na służbę zdrowia, ale to, co działo się w sierpniu 80, musiało przerastać ludzkie pojęcie. Trudno porównać dzisiejszą sytuację dokładnie do tej, która była w latach 80., ale wtedy obowiązywała zasada, że wszyscy są równi, ale wśród tych równych byli też równiejsi. I do takich równiejszych należeli wówczas funkcjonariusze. Mieli swoje sklepy, w Szczecinie były takie sklepy, nazywały się Konsumy. I tam od odzieży poprzez lepszej jakości żywność, nawet meble, mogli się zaopatrywać na przykład funkcjonariusze milicji. Ludzie widzieli te sklepy i to ich oczywiście irytowało. Podobnie było w służbie zdrowia. Był ten system, który obowiązywał wszystkich, przychodnie oczywiście państwowe, ale był system MSW ze szpitalami, przychodniami i aptekami, które dawały specjalne przywileje tym osobom i jeszcze dodatkowo często ich rodzinom. No i to ludzi oczywiście irytowało. Dziś służba zdrowia oczywiście boryka się z różnego rodzaju problemami. Wiemy, że ta dostępność, szczególnie w pandemii, do wielu usług była trudna. Natomiast wtedy bardzo to drażniło mieszkańców i stąd właśnie postulat, aby tych równych i równiejszych w służbie zdrowia nie było. I dziś widzę, że ceny rosną, ale mogę po prostu wybrać miejsce, w którym zapłacę mniej. Co znaczy cicha podwyżka cen i jak wyglądał świat bez walki o klienta? No przede wszystkim cały system dostaw różnego rodzaju dóbr był objęty rygorami państwowymi. Ceny były w wielu przypadkach urzędowe. No i oczywiście, gdy były podnoszone w całym kraju. Więc to nie sklepy decydowały, czy właściciele tych sklepów, czy firmy, które to prowadziły, podmioty, ale decydowało o tym państwo. Władza popełniła w 70 roku taki błąd, że w grudniu przed świętami ogłosiła znaczną podwyżkę cen artykułów żywnościowych. Wówczas ludzie wyszli na ulicę. I później władza już się komunistyczna nauczyła, że takich błędów popełniać nie wolno, a zatem tak naprawdę co dostawa, w sklepie ceny były wyższe. I to ludzi strasznie irytowało, bo musieli kupować. Zresztą tych artykułów generalnie nie było, więc stało się w kolejkach, czekało się na okazję i dodatkowo ten element, że rosły ceny właściwie z tygodnia na tydzień. Płace nie rosły w takim tempie, rosły dużo wolniej lub nie rosły wcale w wielu przypadkach i to powodowało, że stopa życiowa stawała się coraz niższa, a życie coraz trudniejsze. I to był też jeden z czynników, który wywołał strajki w 80 roku. O nepotyzmie słyszymy każdego dnia. Młodzi ludzie mają ogromny problem ze znalezieniem pracy, o której marzą, ponieważ nie mają znajomości. Czy tak było też kiedyś? To jest zupełnie inna sytuacja. Dlatego, że w PRL-u wszystkie stanowiska, poczynając od dyrektora nawet podrzędnych przedsiębiorstw, były obsadzane ludźmi z nomenklatury. A nomenklatura to była taka grupa ludzi, w skład której wchodzili zasłużeni działacze partyjni, usunięci z UB po rozwiązaniu UB, funkcjonariusze, ich dzieci, rodziny, czyli taka uprzywilejowana grupa w komunizmie. I te stanowiska od dyrektora z wyż były obsadzane przez te osoby. Jeżeli teraz taki dyrektor, z reguły oni nie mieli wielkich kompetencji albo żadne,
jeżeli szedł do jakiegoś przedsiębiorstwa i doprowadzał do tego, że przedsiębiorstwo upadało, czyli załoga nie miała premii, załoga nie dostawała nagród, załoga traciła pieniądze, to wówczas zabierano takiego dyrektora, ale przenoszono go do drugiego zakładu. Był dyrektorem w fabryce maszyn, przenosili go do fabryki mebli albo do jakiegoś zakładu chemicznego. Znał się na tym tak samo jak na produkcji maszyn. I teraz tamte zakłady doprowadzał do upadku. Taka była karuzela stanowisk, dokładnie tak to się nazywało, karuzela stanowisk. Ludzie, którzy weszli na tę karuzelę, przesiadali się tylko z fotela, ale ciągle na tej karuzeli funkcjonowali. I to było właśnie oburzające dla ludzi i dlatego ten postulat tam był, żeby wreszcie przełamać to, żeby ta klika taka wreszcie przestała szkodzić zakładom i społeczeństwu. I dzisiaj często słyszymy o cenzurze w mediach. Czy można ją porównać do tamtych czasów? Cenzura w PRL-u miała charakter przede wszystkim prewencyjny. Co to oznaczało? Wszystkie media, więc gazety, telewizja, były w rękach władzy. Oczywiście to, co było w powszechnym obiegu. I teksty tam przygotowywane, materiały podlegały kontroli przed ich wydrukowaniem przez odpowiednich funkcjonariuszy specjalnego urzędu. To dotyczyło także filmów. Scenariusze filmów były przeglądane, a zatem i reżyser nawet komedii musiał w sposób sprytny przekazywać pewne informacje i pewne treści swoim widzom. Oczywiście poza tym obiegiem formalnym był obieg nieformalny, który nie podlegał żadnym ograniczeniom, ale te materiały były trudno dostępne i oczywiście władza ścigała tych, którzy je rozpowszechniali. Dziś tak naprawdę mamy do czynienia z inną sytuacją. Są media, które sprzyjają określonym opcjom politycznym i pokazują świat poprzez ten pryzmat. Dlatego warto, aby młodzi ludzie byli krytyczni wobec tego, co słuchają, co oglądają, a szczególnie krytyczni wobec fali hejtu, która się pojawia, fake newsów, które zaśmiecają naszą świadomość informacjami, które są często wymyślone i mają na celu osiąganie określonego skutku. Wtedy władza próbowała w taki sposób właśnie prewencyjny tą świadomość budować. Dziś ci, którzy chcą wpływać na świadomość Polaków, robią to w sposób bardziej sprytny i bardziej przemyślany, stosując wiele elementów, które wówczas były niedostępne, jak choćby internet. Więc sytuację trudno porównać. Natomiast wtedy był cały sztab ludzi, który dbał o to, aby w mediach publicznych, w gazetach, w telewizji, w kinie nie pojawiły się treści wrogie albo nawet nieprzychylne władzy ludowej.